Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. Święto plonów w gminie Włocławek już za nami. W minioną niedzielę w Smulniku odbyły się dożynki gminy Włocławek. Święto plonów rozpoczęło się tradycyjnie mszą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Bartłomieja, spod którego ulicami Smulnika wyruszył barwny korowód dożynkowy. O godzinie 14 nastąpiła część obrzędowa oraz uroczyste otwarcie dożynek, podczas którego głos zabrali przedstawiciele władz, którzy w oficjalnych przemówieniach dziękowali rolnikom za trud ich codziennej pracy. Szczególnie w tym roku mamy za co dziękować. Wszyscy wiemy, jaki to był rok dla rolników. Na pewno długo rolnicy nie będą mogli się finansowo pozbierać właśnie z racji tego, że no niestety wszystkich nas dotknęła susza, ale szczególnie naszych producentów zbóż i wszystkich ludzi związanych z rolnictwem. Mam nadzieję jako wójt, że to, co dzisiaj powiedziałam zresztą na uroczystości dożynkowej, że bardzo szybko będzie płynęła ta pomoc bezpośrednio i konkretnie do rodziny rolników, do samych rolników. Piękna polska tradycja, nie ma jej nigdzie indziej na świecie, tylko u nas. No a ziemia kujawska, z którą przecież wszyscy jesteśmy tak mocno związani, muszę powiedzieć, że ja od ponad 200 lat, to stała i stoi rolnictwem i nie ulega wątpliwości, że będzie tak, bo jesteśmy typową taką rolniczą powiatem, województwem kiedyś. No i ten rok był szczególnie trudny i dlatego takie należą się podziękowania rolnikom tutaj i stąd i z całej Polski za to, że przetrwali. Pamiętamy początek roku te wszystkie epidemie, później niestety rosyjskie embargo na dostawę żywności, skup i wszystko inne, a na końcu coś już zupełnie koszmarnego, czyli susza, jakiej powiem 64 lata żyję, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było tak sucho jak teraz. I to jest symboliczne raz na rok podziękowanie za trud rolnika, za jego ciężką pracę, za płody rolne, które produkuje i za to, że resztę społeczeństwa żywi, ale jednocześnie jest to pochylenie nad losem rolnika, nad przyszłością rolnictwa, no i też złożyć życzenia, żeby kolejny rok był obfitszy, mniej stresowy, bezproblemowy, nie tak jak rzeczywiście ten mijający sezon, który no wszelkimi możliwymi, że tak powiem, kataklizmami uraczył polskiego rolnika. Na część artystyczną złożyły się m.in. występy orkiestry dętej OSP Kruszyn, zespołu folklorystycznego Smulnik oraz zespołu tanecznego Cookie Squeeze. W programie przewidziano także koncert Andrzeja Rybińskiego oraz występ zespołu Selfie, po którym zaplanowano zabawę taneczną. Partnerstwo gminy Izbica Kujawska z powiatem zaowocowało budową nowego chodnika w ciągu drogi powiatowej. Chodnik na odcinku 200 metrów szerokości 2 metrów został ułożony wzdłuż ulicy 3 Maja. Budowa będzie się odbywać w partnerstwie naszej gminy z powiatem włocławskim, w tym zakresie, że powiat włocławski zapewni nam polbruk. Po naszej stronie będzie podbudowa i wykonanie tego chodnika. Inwestycja, choć niewielka, znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesi będą mieli znacznie wygodniej, a mieszkańcy domów usytuowanych wzdłuż tej ulicy mogą się cieszyć z poprawy estetyki. Wiele atrakcji czekać będzie na nas w niedzielę w Lubrańcu. Gminno-parafialnym dożynkom towarzyszy będzie pierwszy festiwal kuchni kujawskiej. Kujawskie potrawy. Zacierki, kluski ziemniaczane z boczkiem i serem, a przede wszystkim czarnina. Królować będą na lubranieckich stołach. Krwawą historię, czyli niezwykłe dzieje czarniny, zademonstruje profesor Jerzy Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaplanowano też inne prelekcje, pokazy i konkursy. Na ten rok zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą czarninę oraz na najlepsze stoisko z tradycyjną żywnością. Cieszę się, że jest dość duże zainteresowanie, mimo że po raz pierwszy organizujemy taką uroczystość. Ten festiwal jest już ponad 23 zgłoszenia. Niedzielne uroczystości rozpocznie msza dziękczynna w kościele parafialnym w Lubrańcu, po której dożynkowy korowód przemaszeruje na stadion miejski. Festiwal kuchni kujawskiej rozpocznie się o godzinie 16. Aż do granicy województwa mazowieckiego prowadzi będzie droga przebudowana na terenie gminy Baruchowo. 22 sierpnia bieżącego roku rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej Skrzynki-Lubaty. Jest to tak zwana schetynówka biegnąca do granicy z gminą Nowy Duninów. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 1,5 miliona złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie do 50% kosztów całkowitych zadania. Jest to odcinek ponad 2-kilometrowe, jest to połączenie dwóch gmin, a jednocześnie skróci odległość
naszym mieszkańcom, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, odległość do Płocka, jak i do Włocławka, mieszkańcom Nowego Duninowa, około 8 km. Ta droga tutaj będą bardzo często na pewno uczęszczać letnicy, bo też przyjeżdżali. Tu mamy teren rekreacyjny, Lubaty, Skrzynki, bo to wszystko jest w tym obrębie. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Prace zostaną zakończone do końca października bieżącego roku. Dynia i ziemniak będą miały swoje święto. Gdzie? W krainie pięciu jezior. A wszystko dzięki gospodyniom wiejskim. Już w najbliższą niedzielę w Chodczu odbędzie się kolejna impreza plenerowa. Na pomysł festynu kończącego lato smakami jesieni wpadło koło gospodyń wiejskich. Burmistrz Jarosław Grabczyński był za, więc przygotowania ruszyły pełną parą. Ich efekt smakować będzie można już od godziny 14. Będzie pysznie, kolorowo i wesoło. W programie Święta Dyni i Ziemniaka w krainie pięciu jezior liczne występy i konkursy i wystawy. Na to Święto Ziemniaka i Dyni koła gospodyń z terenu przygotują kilka potraw, które są typowo z ziemniaków bądź z dyni. Również udział będą brać stowarzyszenia działające w naszej gminie, koło emerytów i rencistów Świtezianki. Również zgłosiły się bary, które również u nas po prostu mają swoją działalność gospodarczą. To będzie impreza otwarta dla wszystkich. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, kto tylko zechce do Chodcza przyjechać. Impreza będzie okazją nie tylko do zabawy, ale również do podzielenia się tym, co najcenniejsze. Mowa o krwi, którą oddać będzie można w ambulansie Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który w godzinach od 10 do 17 parkować będzie na placu Kościuszki. To jednak nie wszystko. Mieszkańcy Chodcza będą mogli tego dnia dołączyć do bazy dawców szpiku kostnego. Rejestracja, którą przeprowadzi Fundacja DKMS, trwa zaledwie kilka minut. Warto dołączyć do bazy, bo te kilka minut może w przyszłości uratować czyjeś życie. Sama rejestracja przeprowadzana będzie w holu starej gospody w godzinach od 12 do 17. Gmina Kowal przystąpiła do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania do Rzecza z Głowiączki. Teraz mieszkańcy mają wpływ na strategię rozwoju tej organizacji. W ubiegłym tygodniu w świetlicy w Rakutowie odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Kowal z pracownikami Biura Lokalnej Grupy Działania do Rzecza z Głowiączki. Celem było omówienie najważniejszych potrzeb inwestycyjnych mieszkańców, które mogą być zaspokajane za pośrednictwem LGD. Chodzi mi o boisko takie dla młodzieży na terenie Gołaszewa, bo to jest przyległa wioska. No, pan wójt powiedział, żeby do szkoły Denakonowa młodzież tam chodziła. Niestety młodzież tam nie chce uczęszczać. Oni wolą grać tu na tym dzikim boisku i uważam, że to boisko powinno w jakiś sposób przejść na urząd gminy, czy jak, i ta młodzież powinna tam grać w piłkę. Przydałoby się nam w przydatkach gołaszewskich jakaś świetlica. Nie mamy nic. Nie możemy się zorganizować nigdzie, nie mogę zrobić zebrania. Korzystam z uprzejmości OSP Gołaszewo. Ja należę również do Koła Gospodyń Gołaszewa od 76 roku. Tam działam, jestem w zarządzie oczywiście też. No i uważam, że no, na przydatkach też coś takiego by się przydało, bo chciałabym tym mieszkańców jako sołtys, po raz pierwszy jestem sołtysem, ruszyć to społeczeństwo, żeby młodzież nie siedziała przy tych komputerach cały czas, żeby coś się działo na tej wsi. Chciałbym tu poruszyć sprawę, tak jak tu wójt wcześniej powiedział, związane z jeziorami. Jezioro Lubiechowskie, które po prostu od lat zaniedbane, ale z możliwością teraz usunięcia tych krzaków, krzewów wszystkich, i tam istnieją problemy chodników, jakieś place zabaw zrobienia dla mieszkańców i wszystkich tych, którzy tam przyjeżdżają nad to jezioro. I proszę Państwa, jeszcze są problemy takie jak na przykład oczyszczenia rowów dochodzących do tych zbiorników, do jezior, żeby to było po prostu przepływ, żeby nie tamowało wody, i różne zastawy zbudować, po prostu żeby wstrzymywały tą wodę, żeby ta woda nie odchodziła w takich, jak teraz mamy suszę, że po prostu te jeziora pewnie z latami wyschną. Kotlina Płocka cała już jest pozbawiona wody. Nie ma wody w Rakutówce, nie ma wody w Lubieńce. Na dzień dzisiejszy w tych rzekach po prostu widziałem sam, jak kury grzebią i rosną chwasty. Wiele zgłaszanych pomysłów dotyczyło sposobu spędzenia wolnego czasu i inicjatyw na rzecz osób starszych.
Myślę o takich szkoleniach, o takich warsztatach kulinarnych, poza tym florystycznych. Już tutaj na tym terenie się tak odbywały, tutaj gdzie przeprowadzała takie szkolenie chyba najlepsza florystka w Polsce, Sochaczewa. I myślę, że to by nam bardzo się tutaj przydało, gdybyśmy miały jakieś takie pieniążki, żeby te nie z jednego koła, tylko z tych 13 kół, bo tak przeważnie robimy takie spotkania, zrobić tutaj takie właśnie szkolenia. W tej strategii tutaj, tej lokalnej grupy działania do rzecz Złowiączki mogą być dość duże pieniądze. Ja bym się tu skłaniał właśnie nad zastanowieniem się nad problemem tego typu, że po prostu nasze społeczeństwo się starzeje. I tu jest problem, patrzę na całokształcie całej gminy. To jest, uważam, nie problem tylko naszej gminy, ale ogólnie większości społeczeństwa wiejskiego, że wieś się wyludnia i coraz więcej zostaje nam problem tego typu, że tu jest potrzebny, jak gdyby są domy samotnej starości. No. Wszystkich tych pomysłów z uwagą wysłuchały przedstawicielki LGD. Czy któreś doczekają się realizacji? Przekonamy się w najbliższych latach. Jak przekonywali przedstawiciele biura, w fazie opracowania strategii rozwoju lokalnej grupy działania niezwykle ważne są konsultacje, bo pomysły zgłaszane już po opracowaniu dokumentów nie zawsze dają się zrealizować. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.